Powiedzieć, że dzisiejszy traf przebił wartość Piresa kilkukrotnie, to jak nic nie powiedzieć. Ponieważ dzisiejszy traf przebił obecną wartość Thierry'ego Henry'ego. Także jest naprawdę grubo. Także w dzisiejszym odcinku zobaczycie podwójną ruletkę ikon, czyli po prostu otworzyłem dwie ikony w ciemno i szukałem je w klubie. Zostawcie łapkę w górę, postarajmy się ich wbić 100. No i zostawcie subika na kanale, żeby codzienne materiały was nie ominęły. Natomiast jeszcze, zanim przejdziemy do paczek z ikoną, to posłuchajcie. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, możecie płacić przelewem, blikiem bądź paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego Oscar, ponieważ wtedy dostaniecie coinsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. I uwaga, uwaga, 19 godzina wybiła, zobaczmy SBC, ulepszenie kampanii się odświeżyło, oczywiście codzienne logowanie również, także je sobie od razu zróbmy, żeby nie zapomnieć, zanim przejdziemy dalej. Piłkarskie podsumowanie się odświeżyło, uwaga, uwaga, czy coś wyszło ciekawego, Balak był, oczywiście 8.3 plus razy 10 się odświeżyło swoją drogą, wcześniej odświeżało się o 15, teraz odświeża się o 19, ciekawe, nie wiem czemu tak zrobili, coś byście mogli dać, zarzucić tutaj, Romero wyszedł, okej, okay. O kurde, szczerze, nie wygląda dobrze jakoś, a jakie składy, może składy go, 8.3, 8.4, dobra, cena uratowała, uważam tą kartę, złota paczka premium, zobaczmy, co będzie w tej paczce, Niemiec, LO, to nic ciekawego, pewnie z Bayernu, czyli karta 8.2 albo 8.3, 8.3, super. Paczka z 10 monet, okej, to zawsze W, paczka z 10 monet, otwórzmy sobie, zobaczmy, Niemcy znowu, SPO, może jakiś, myślałem, że może Chamalito, może Magul, ale jest to Freigang, spoko. Jeszcze widziałem paczkę za 30 monet, także tego też sobie nie odpuszczę, zobaczmy. Czekajcie, są jakieś nowe paczki? Chyba nie ma żadnych nowych paczek, takich ciekawych, takich drogich, nie ma. Paczka za 30 monet, na to mi akurat stać, ale ledwo. Zobaczmy, co tutaj leci. Czy to jest Inform? Inform. Nie no, ja jestem turbo zadowolony z tej paczki w takim razie, no Inform, pięknie. 8.3, spoko, fajna paka. Duplikat. Dobra, 10 razy 8.3 plus, przepalamy tą paczkę, bo oczywiście dostaliśmy IFA. Uwaga, a w niej Brazylijczyk, bramka. Ej, to jest Ederson, czy ja coś pominąłem? Alisson z paki za 5K! Co jest grane? Kolejna paczka, kolejny Włoch, może... Okej, okay, Jorginho 8.3, ale to jest paczka wymienna. Walia, okej, mam nadzieję, że to nie była paczka wróżba, tak szczerze. Otworzymy sobie oczywiście, ale dobra, 8.4, to jest W. Otworzymy sobie 10 razy 8.3 plus jako paczkę wróżby przed dwoma ikonami. Zobaczmy, jaka narodowość nas przywita tutaj. I Szkocja, Kenny Dalglish, spoko, może być. Mamy Robertsona, a może podwójny, i kto z Robertsonem? Modric, czyli Szuker i oczywiście Dalglish w paczce. Szczerze, nie byłoby tragedii, zawsze to by było jedno W. O nie, Inform jeszcze. Także będzie ciekawie, nie? Tym bardziej, że mam dużo ikon w klubie, dlatego co więcej, oczekuję, że nie będzie duplikatu, także ja tutaj wam wyłączam podgląd. Poleciała, czekajcie. Duplikaty, muszę, Morata leci. Poleciała paczka z ikoną, wyłączyłem podgląd, ja też nie patrzę. Dobra, widzę, że został wysłany do klubu. Dobra, pierwsza ikona poszła, także co, od razu lecimy z drugą. I uwaga, nie patrzę, wy też nie widzicie. Dobra. Nie ma duplikatu. To jest pierwszy W. Dobra, od jakich narodowości startujemy? Oczywiście piszcie na czacie, ja będę się was słuchał. Topka na koniec, przypominam, topka na koniec. Franek pisze Chorwacja. Szuker, czy będzie tak jak w przypowiedni? Nie. Dobra, W, pierwsze W. No, jego bym chciał, zobaczmy. O, ty fuckens. No dobra, ja mam też dużo wypożyczonych, nie, to jest problem. Walia, czyli drugi element naszej wróżby. Dobra. Dobra, co dalej piszecie? Walia, Kamerun, Eto. No Eto to by było już pierwsze W. Dobra, Kamerun, zobaczmy, Eto. Irlandia, dobra, jak jesteśmy na Irlandii, to zobaczmy od razu, czy będzie to... Nie, to nie tutaj, sorry. Czy będzie oczywiście... Kin. Nie ma. Ale jak jesteśmy na I, to Irlandia Północna, zahaczmy o kolegę obok. Czy może to będzie Georgie Best? Jakby to był Best, to byłoby W. No nie ma. Ghana, dobra, widzę Ghanę, to zobaczmy. Ghana. Siena nie ma, kurde, zaraz się okaże, że Anglia. Nie, Anglia, topka na koniec, widzowie. No, w sumie nie byłoby źle, ale nie jest to Olaf Jarzyn. Oj, Ferenc Puskas, no to by było potężne W. Ale to nie jest Ferenc Puskas, czemu ja w ogóle mam jakiś piłkarzy z takich narodowości, nie? Czechy, dobra, Nedved i Czech.
Ale by była beka, jakbym trafił i tego, i tre, i tego. Ale nie trafiam żadnego. Dobra, Ukraina Szewczenko. Piłkarz nie... No dobra, nieważne, no nie ma go. Dania, to może być tylko Laudrup, bo Schmeichela mam. O kurde, a ja myślałem, że to Laudrup, nie? Ale jest, dobra. Szwecja, o nie. Już trafiłem Larsona. I nie ma go drugi raz, super. USA nie jest topką, ale tam jest topowa piłkarka, nie? Bo tam jest Mia Hamm. Ale to nie jest Mia Hamm. A, Sava jest, rzeczywiście. Sava, no dobra, ja zapominam o tych paniach. Czy będzie to Sava? Nie. Co ja powiedziałem? Szkocja. Ej, Szkocja była w przepowiedni, a nie Walia. Co ja gadałem? Oj, nie ma, szkoda. No, w połączeniu z Basią byłby całkiem niezły. Ale to nie jest Drogba, ej, serio? Na dwie paczki z ikoną nie ma żadnej z pobocznej narodowości? Serbia? Dobrze, że nie ma, bo już środek obrony mam pełny. O, jeszcze Hugo Sanchez, bo Hernandeza mam. Mam go, to nie jest tej paczki, spokojnie. A Chorwacja były, no i dobra, mamy topkę. Zacznijmy od Argentyny, bo tutaj nie ma dobrych kart. I jest Crespo, i właśnie to jest pierwsza słaba karta, kurde. Ale dobra, w dalszym ciągu mamy jeszcze jednego zawodnika, nie? Anglia. Dzisiaj trafiliśmy już dwóch Anglików tak naprawdę, z paczki za 500 000, nie? Proszę, nie. Nie ma. Myślałem, że Scholes, potem myślałem, że Smith. Dobra, nie ma Anglii. Jest! Dobra, Włochy. Ostatnio był Gattuso. Ja go przepaliłem, więc może być drugi raz. Proszę, nie. Nie ma. Dobra, W. Dobra, czyli co? No dobra, Hiszpania. Jakby to był Butragueño, to byłoby Turbo W. Wszystko inne to jest chyba... A nie, jeszcze Raul. Raul w tym roku też jest spoko. Nie ma Hiszpanii. Holandia, Niemcy, Francja, Brazylia i Portugalia. Dobra, Portugalia. Może być Eusebio, a może być Figo i chyba tyle, nie? Czekajcie, bo jest walkout! Nie, to nie Figo, dobra! Dobra, no Niemcy, widzę tutaj podpowiedzi, że może być Mirek Klose, ale może być też Lothar Matthäus, który w zeszłym roku mnie bardzo lubił. Uwaga! Nie ma nikogo z Niemiec. Meliskę poproszę, Meliskę! Bo jest naprawdę, zaraz mi pikawa siądzie. W Holandii, no dobra, Holandia. Może być Koeman, ale może być też W. Uwaga! Oj, widzowie! Widzowie, robi się dym. Nie ma Holandii. Francja i Brazylia! Najgorsze jest we Francji to, że mi wypada Henry na przykład, nie? Ale jest do trafienia Vieira, Zidane. No i oczywiście i Blanc wypada. Także jest jeszcze Desailly, Petit. No dobra, nie ma co przedłużać. Jak ma być, to będzie. Francja, proszę, żeby to się nie skończyło jakimś shitem. Uwaga! Nie! O kurde, ej, to jest Brazylia! Po pozycjach lecimy, nie? No, trzeba budować watch time odcinka. Chyba wszyscy tutaj, oprócz może Sokratesa, to W. Roberto Carlos. Nie, wypożyczony. Bardzo mnie lubił Cafu w tamtym roku. Cafu to była moja jedna z ulubionych kart. Zobaczmy, czy będzie to Cafu. Nie, ale Cafu może mieć CPS-a jeszcze. Nie. SO? Nie, dobra. SPO, lewe skrzydło, prawe skrzydło, napastnik. Zobaczmy prawe skrzydło najpierw, bo to są dwa W, zobaczmy. Jorginho! Jest! Ja pierdzielę, Jorginho! Oh my fucking god, co to jest za karta? Jorginho, ale oddało! Nie no, w jeden dzień przebiliśmy Piresa i to kilkukrotnie. Ale tego to ja długo nie przebiję, ale nie muszę wcale tego szybko przebijać, bo mamy Jorginho. Słuchawki, przepraszam wszystkich. A więc tak jest, trafiłem Jorginho, czajcie bazę, trafiłem Jorginho i oczywiście Crespo, o nim też nie można zapominać. Natomiast główną gwiazdą tego odcinka będzie Jorginho, którym gram na razie na napadzie razem z Thierrym Henrym. I pokazywałem wam w poradnym odcinku moją taktykę 4-1-2-1-2, ale w ogóle próbowałem coś pograć tym Jorginho. Na razie mój skill jest absolutnie fatalny. Stwierdziłem, że wracamy do skrzydeł w formacie 4-2-2-2. Tak wygląda taktyka, ją wziąłem od Furmana, w sensie te paski. Natomiast wytyczne ustawiłem sam i nie wiem, czy one są dobre, będę pewnie je zmieniał. Także możecie tutaj sobie zobaczyć, tutaj napastnicy mają trzymaj się środka, skrzydłowi w pole karne przy centrach, no a tutaj jeden pomocnik bardziej ofensywny, czyli Jude Bellingham, ma tylko krycie środka. Natomiast Kante ma przecinaj linię, podań, zostawaj z tyłu, krycie środka, Basia ma zostawaj z tyłu i obieganie i Lorente tak samo, tylko miał być zostawaj z tyłu. No i dobra, i dlatego mi tak uciekał, wszystko jasne. Jeżeli chodzi o Jorginho, to miałem na nim wcześniej styl gry myśliwy, natomiast stwierdziłem, że jeszcze sobie potestuję, na razie dałem mu motorniczego i jest całkiem spoko. 12 meczy, 5 goli, 1 asysta,
nie ma co na to patrzeć, bo ja z kilku meczy wychodziłem, jak po prostu dostawałem gola, ponieważ no jakiś taki wysoki poziom w trzeciej lidze jest, a mi się jakoś za bardzo w Rivalsach nie chce pocić, mam nadzieję, że rozumiecie. Amri ma takie u mnie wahania formy, jak taka sinusoida, raz jest topowy, a raz totalny zjazd zalicza i nie wiem, jak się tym gościem gra. Teraz ma taki zjazd, albo bardziej może nie on ma zjazd, ale ja mam zjazd formy grając z nim, o może coś takiego. Dlatego no podkręciłem mu trochę wykończenie, bo nie wiem, w ogóle dzisiaj grałem w Rivalsy 3 mecze i w ogóle w bramkę nie mogę trafić. O Boże, nie powiem wam, ostatnio mi naprawdę nie idzie, ale nie będziemy się załamywać, mamy dwa nowe wzmocnienia tak naprawdę po wczorajszym dniu, bo to Rio Ferdinand i Jarzinho. I dobra, i jeszcze mamy w sumie jedno wzmocnienie, bo skończyłem ewolucję N'Golo Kanté, także N'Golo Kanté będzie miał prawie 80 tempa, no i jakieś tam statystyki też podreperowane. No kto wie, może to będzie fajny pomocnik dla nas, żeby po prostu nauczyć się biegać pomocnikami. A jak wiem, mówię to w każdym odcinku. Składzik rywala Figo, proszę bardzo, Futre. O, Ferenc Puskas na ataku, fajny składzik. Dobra, i zobaczmy, Rio Ferdinand. Oj, Futre tutaj go porobił troszeczkę, ale Jude Bellingham cudownie. I zobaczmy, teraz Rodrigo wychodzi z kontrą. Rodrigo, no i tyle. No i tyle było z tej kontry, nie? Dawaj, no bierz tego, dobrze. I patrzcie na Kantę, jaki to jest wariacik, nie? Dobra, ciągle biegamy Kantę, no teraz Kantę to jest szybki. 89 tempa ze stylem gry. I Ferenc Puskas, co on zrobił? Oj, nie strzelił gola. Oj, ej, aż tak bardzo nie trafiłem ślizgiem, kurde, to była taka prosta sytuacja, widać, że w ogóle jestem bez formy, mój timing, wszystko jest, kurde, na tak niskim poziomie ostatnio, a nie wiem, co się stało, bez spalonego, i teraz Jarzynka, dawaj, Jarzynko, dobrze, Jarzynka leci, i uwaga, oj, Jarzinho, co on zrobił, jak on się przywitał z widzami, pięknie. Puskas, ale dobrze, Laurent Blanc. No powiem wam, że te dwa szopy pracze na obronie, no to jest totalny win. Jeszcze to są... No jest, mam dwóch gości na obronie, którzy nie są takimi wypierdkami małymi, to są dwa wielkie byki. Mamy Laurent Blanc i Rio Ferdinanda, nie? Ta obrona jest absolutnie cudowna, tylko szkoda, że ja jestem gówniany. I o Jezus, ale cudowne podanie na Ferenca Puskasa. I Ferenc Puskas kontra Laurent Blanc. Uwaga, co tu się stanie? Tapinek, jeszcze jeden tapinek i Rio Ferdinand i Lorente wygrywa główkę. Kurde, ta decyzja o tym drugim tapinie jego, kurde, nie wiem, czy była dobra, szczerze. Ale dobra. I Henry. Thierry Henry, nie ma gola, kurde no. I Futre? Dobrze, Rio, ale odbiór, ale kurde, ja muszę pamiętać, że on ma żółtą kartkę. I teraz Henry, no pokaż coś, no kurde no, Thierry. I teraz nie to, że narzekam na grę, absolutnie, tu nie chodzi o narzekanie na grę, tu teraz ja narzekam sam na siebie, że nie wiem, co się ze mną dzieje. Jakiś straciłem taką kreatywność w tej grze swojej. I co to było? Co to było? Ej, to miało być podanie górą do Kanté, a nie do Blanc na główkę, o co chodzi? Ja pierdzielę, ale to było do dupy. I jeszcze tak, gola przez to stracę, nie? Pewnie. Czy się obronimy? Obronimy. No, a może się nie obronimy? Nie obroniliśmy się. W ogóle też, o, wiecie, jaki jeszcze mam największy zarzut do siebie? Że nie umiem robić trików. Absolutnie nie umiem zrobić trików, a jak zrobię jakiś trik, to on jest tak do dupy, że gościu nawet się tym nie przejmuje i mi piłę zabiera normalnie, nie? I dobrze, i teraz ładnie Jarzinho. To nie był trik, to był dribbling. Dribbling akurat nie jest jeszcze aż taki zły u mnie. I strzał z dystansu Salaha i to jest bramka. No jak trwoga, to na fineski Salaha. I zobaczmy, Baśka, i to musi być gol. Blanc, tak jest. No jak już trochę miejsca zostawi Baśce, no to sorry cię bardzo, ale ta wrzuta będzie absolutnie perfekcyjna. I idąc do sklepu, oczywiście chcę was zaprosić na dzisiejszego streama, ponieważ na dzisiejszym streamie otworzymy sobie dwa piki z Hero. Myślę, że start streama będzie około godziny 18, także serdecznie was zapraszam na Twitcha, a my lecimy z potężnym przerywnikiem w postaci paczek. Złota paczka premium. Uwaga, mamy Arnautowicza. Szczerze, z tych paczek liczę na myśliwego. Liczę bardzo na myśliwego, ponieważ chciałbym myśliwego dać Thierry'emu Auriemu. Także wiecie, może trafimy i byłoby cudownie. Kolejna złota paczka premium. Hiszpania. O, Paula Torresa? Nie, Hermoso chyba. To co? Duża złota paczka premium. Zobaczmy, co tutaj poleci. Co to jest? To jest podwójny? A nie! Kurde, myślałem, że jakiś Robertson w podwójnym, ale to jest karta eventowa Tierneya. Oczywiście, wiecie, ja myślałem już ja mam poprzestawiane w głowie, myślałem, że to ikona jest. No i dobra, paczka z tego, co kojarzę, 5 rozegranych meczy, złota paczka piłkarska Prime. Zobaczmy, co tutaj poleci, oj, co to jest? Portugalia, SP Bruno Bernardo Silva, jaki Bruno Fernandes, co ja gadam? Karta ocenie 90 overalla i wiecie, jaki jest tylko problem?
To jest mój duplikat i to niewymienny. No ale co, no to nie będę narzekał na takie duplikaty. Mieć taki duplikat o ocenie 90, no to tylko się cieszyć, nie? No dobra, to co, gramy kolejny meczek w Rivals, tylko wiecie co, jedna zmiana w mojej taktyce, a mianowicie damy sobie wytyczne, żeby oni sobie zostawali z przodu, czyli o, zostawaj z przodu, żeby oni nie wracali do obrony. Oni mają być tylko z przodu i to będzie ich zadanie. No dobra, to zobaczmy składzior rywala, co będzie on miał. Schmeichel, Nesta, okej, z Van Dijkiem, Zico, Fernando Torres, okej, kurde, Zico, fajnie, może z Dzicomkiem gramy, kto wie. Do Auriego, co się dzieje? Nie, Auri chyba jednak musi być z tym motorniczym. Jak ja widzę, jak on piłę koślawo przyjmuje z tym jastrzębiem, to aż się szczerze łzy cisną do oczu. I zobaczmy, dobra piła na Rodrigo do Auriego. Auri! Oj, Schmeichel, jaka rozgwiazda. I teraz, dobrze do Rodrigo, Auri ładnie wyczekał piłę. I zobaczmy jeszcze Thierry Henry, yes, siadło, szczerze myślałem, że De Bruyne albo Nesta to zablokują. I zobaczmy Baśka, ciśnie Baśka i Henry, Salah, wow, wyszło. Ej, powiem wam, że odkąd zmieniłem tą wytyczną, żeby jednak zostawali z przodu Henry i Jarzinho, to Henry stał się turbo widoczny, a Jarzinho troszeczkę mniej. Henry'ego, tutaj ładne podanie do Jarzinho, ale no, Van Dijk. I zobaczmy Zico, ale dobrze, Rio Ferdinand się nie pieści w tańcu. I Rodrigo, dobra piła na Henry'ego, prawie to była. I Jarzinho, dobrze do Jorente. I Jorente, dobra piła na Juda Bellingama. Jude Bellingham podaje do Salaha i niestety nie ma gola. Do Rodrigo i Salah na pustą strzela gola i Thierry Henry, dobry strzał i Rio Ferdinand, czy to był spalony czy nie? Czekajcie, teraz patrzcie, zastawiamy się, zobaczymy jak Rio Ferdinand jest silny. No, nie, dobra, jednak nie chciałem tak się zastawiać. Wow, ale piła do Basiuni i czy Basiunia to... A nie, to Smith jest, to nie Basiunia, o kurde, to trzeba się bardziej bać, albo może i nie. I Lukaku, gol, 3-1, być może gościu rozpoczyna comeback. Ludzie się za bardzo skupiają na tym Jarzinho, przecież jeszcze Henry do upilnowania. Co jest, to nie był spalony? Jak to? I Henry, nie wiem, czemu ten Schmeichel się wyłożył, o co tu chodzi, co to w ogóle za akcja była dzika. Kuje i dalej, kurde, no nie mogę dobrze padać do Jarzinho, ja chcę nim strzelić gola i mi to w ogóle nie wychodzi, no chyba za bardzo tryharduję na niego. 0 goli, 0 asyst, masakra, nawet Kante ma taką samą ocenę meczową, nie? Także ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się oczywiście dzisiaj na streamku, mam nadzieję, że wpadniecie, do zobaczenia i siema.